Zdrowia starczy już tego chińskiego badziewia, które wygryzło produkcję na całym świecie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No wygląda, że ta wojna celna, tak zwana wojna celna, jak to wszyscy opowiadają, no i wszyscy oskarżają Trumpa o tą wojnę. No prawda jest taka, że jeżeli jakiś produkt idzie do Chin i tam jest cło 25% na produkt amerykański, a z Chin idzie do Ameryki i cło jest 2,5%, no to naprawdę nie trzeba geniusza, żeby się zorientować, że coś jest nie tak. To naprawdę trzeba być debilem, żeby mówić, że Ameryka jest winna. No oczywiście każdy lubi taniochę, tyle tylko, że ta taniocha to niestety wykańcza no rynek lokalny, no i taka w zasadzie historyczna, no to właśnie te cła, no to były po to, żeby obronić rynek i produkcję jakąś lokalną. Idealnie by było tak, że jest jakaś wymiana gospodarcza i ktoś coś kupuje, bo jest za drogie dla niego, żeby samemu wyprodukować, ale coś tak samo sprzedaje, no bo jest bardziej wydajny w tym i potrafi taniej wyprodukować. Także wszyscy robią swoje tak jak najlepiej. To jest definicja wolnego rynku. No niestety z Chinami to się tak stało, że Chiny przejęły praktycznie wszystko. Zaczynali od robienia sześciopalczastych laleczek dla McDonald'sa. No a teraz produkują praktycznie wszystko, łącznie z elektroniką. No nie mają jeszcze możliwości produkowania najwyższej generacji mikroprocesorów i dostają z Ameryki, dlatego to tam wpływa na to wszystko. No ale idą w tym kierunku, żeby jednak produkować to. No i w sumie to nie ma znaczenia, no bo jeżeli produkują 90% wszystkiego innego i w ilościach niemożebnych, no to te 10%, które im brakuje, to i tak wycięczą prędzej czy później wszystkich. No i teraz jest pytanie z tą taniochą. Niektórzy mówią, że będzie kryzys, niewidzialny kryzys od lat 30., no bo to trudno to tak zatrzymać. Niektórzy mówią, że Chiny po prostu będą z zemsty robiły te swoje jakieś zagrywki. No fakt jest faktem, że w Afryce tam powykupywali Afrykę, po prostu dają pożyczki wielu krajom. W Pakistanie przecież afera jest, w najróżniejszych krajach afrykańskich, azjatyckich, dają pożyczki, które później kraje nie są w stanie spłacać. Sprzedają te badziewie na cały świat, gdzie nikt nigdzie nic nie robi. No i Ameryka też się przyzwyczaiła do tego. Ameryka się przyzwyczaiła i Trump teraz chce coś zmienić. Szczególnie, że oni wykupują obligacje amerykańskie, wykupują za te pieniądze Komitet Centralny, bo to wszystko Polska. Chińska Zjednoczona Partia Robotnicza wysyła za te pieniądze studentów do Ameryki. Opłaca im te czesne, żeby oni szpiegowali i pilnowali, co tu się dzieje. No jest po prostu to bardzo dobrze naoliwiona maszyna komunistyczna, która w zasadzie wykorzystuje kapitalizm do swoich celów. Jednopartyjna. 30 lat temu, parę dni temu właśnie na Tiananmen Square mordowali tych swoich ludzi. No ale Chińczycy mają już tą kiełbasę i dach nad głową. No i większość jest zadowolony. Fakt jest faktem, że 90% kasy chińskiej jest w rękach 5%, kiedy w Ameryce powiedzmy 20% ludzi ma 80% kasy, także to jest dramatyczna różnica. Co to się będzie działo z tą taniochą, z tą produkcją tanią? No było już coś takiego w Ameryce z ropą. Ropa w 78 roku, kiedy było embargo na ropę naftową, nieprawdopodobnie zmniejszyło się popyt i podaż po prostu się tak zmieniła, że po tym embargu ceny się w zasadzie potroiły. Ceny w Ameryce się potroiły, ceny podskoczyły z 4 dolarów za baryłkę, podskoczyły do 11 dolarów. Także, że ta zmiana, przyzwyczajenie do taniości
i później jest zatrzymanie tego, już nie ma tego towaru. Jest to nieprawdopodobny szok, jest to szok ekonomiczny. No i tak właśnie się stało w tym 1973 roku. Egipt i Syria zaatakowały Izrael. Jak Izrael został zaatakowany, no to Ameryka stanęła po stronie tego żydowskiego państwa i w tym czasie OPEC, czyli cała ta organizacja producentów ropy naftowej, zdecydowała, że przestanie wysyłać ropę do Ameryki, no i obniżyła produkcję. Jak obniżyła produkcję, no to ten olej, którego było od groma i nikt nic nie wiedział, wszyscy używali go tak, jakby nie było końca, no to doprowadziło do tego, że na dzisiejsze ceny w 1972 roku wydano 28 miliardów, a w 1974 roku było to 132 miliardy, czyli 4 razy więcej, czyli można powiedzieć 1,5% dochodu narodowego, czyli to nieprawdopodobne sumy. Ministerstwo Finansów najpierw przycięło interes, czyli oprocentowanie, później znowu podniosło oprocentowanie, później był ten chaos, no to nie wiedzieli co robić, to zaczęli dawać kupony na benzynę, no i później jak dali, zaczęli dawać kupony na benzynę, to zaczęli kontrolować nie tylko ceny, no ale zaczęli kontrolować też sprzedaż. No i wtedy zaczęły się wielkie kolejki na stacjach benzynowych. Jeden wielki chaos i recesja po prostu się zaczęła, później po 2-3 latach się skończyła, no ale jednak te odgłosy tego, czy konsekwencje tego wszystkiego, to były odczuwalny przez lata. Bardzo wiele kompanii, które przyzwyczaiło się powiedzmy do korzystania z tego taniego oleju, już nigdy się nie podniosły. Osobiście znałem człowieka, którego rodzice prowadzili. Mieli szklarnie i w tych szklarniach powiedzmy, tak jak wspomniałem, kiedy ropa była 4 dolary za beczkę 55 galonów, czyli 250 litrów, czyli 4 dolary za 250 litrów, a później było 11, no to te kwiaty po prostu przestały im się opłacać. Oni nie byli w stanie produkować. No i produkcja tych kwiatów, te kwiaciarnie w tych latach 70. właśnie przestały produkować, przestały sprzedawać. Po 4 czy 5 latach oni nie byli w stanie dojść do siebie, no to pozbijali to tam było tysiące metrów kwadratowych, szyby pozbijali, te metale posprzedawali na złom, a szyby, to jak opowiadał, to wzięli buldożerem, pojechali na pole, zrobili potężny jakiś taki rów i zasypali całe te szkło i po prostu tam 4 metry czy 3 metry pod tą ziemią dziesiątki ton tego szkła zostały. No, inwestycja nieprawdopodobna została zlikwidowana przez Arabów i przez te ceny. Samochody nigdy w zasadzie Amerykanie się nie nauczyli robić małych samochodów. W latach 80., 90. dużo amerykańskich samochodów nie było produkowanych w Ameryce, ciągle produkowali jakieś takie krążowniki SOS. Robili jakieś kombinacje. Chevrolet robił z Mitsubishi, najróżniejsze sprowadzali pod swoimi markami, ale produkcji w Ameryce nie było. Toyota i Honda sprowadziła się do Ameryki, powiedzmy, zaczęli produkować amerykańskie samochody, no bo jednak oszczędzali na jakimś cle, no i zarabiali, otworzyli w środkowych Stanach bardzo dużo. Do tej pory Toyota produkuje RAV4, czyli ten SUV taki półsportowy, no to jest produkowana w Ameryce, ma części też z Meksyku i z Kanady, ale produkuje. I
Ameryka, tak jak cała reszta świata, przyzwyczaiła się, można powiedzieć, do taniości tego badziewia z Chin. Było dokładnie tak, jak było z ropą. No i co teraz można zrobić? No, jest nadzieja, że nie będzie jakichś gwałtownych ruchów. Jednak Chiny te 2,5%, które sami dostają, a 25%, które sami dają, pójdą po rozum do głowy i coś lepszego z tego wyjdzie, no bo oni też walczą o swoją gospodarkę. Te cła na dzień dzisiejszy, no to właśnie jest 200 miliardów, czyli 200 miliardów dodając, powiedzmy, przepraszam, dodając jeszcze te cła meksykańskie, to jest 280 miliardów, czyli można powiedzieć, że to jest podobnie 1,4% dochodu narodowego. Także to jest podobne to, co było w latach 70. z Arabami, ale przypuszczalnie nie będzie to aż tak dramatyczne. Na pewno będzie spokojniej, na pewno będzie rząd federalny starał się utrzymać jakieś te inflacje, która teraz jest, powiedzmy, tak 1,6% na rząd po prostu chce trzymać poniżej takich 2%, no bo zerowej to nigdy starają się nie trzymać, 5% to jest jednak troszeczkę bez sensu, no bo nie wpływa to dobrze na ekonomię, no ale 2 to tak uznali, że to mniej więcej jest historycznie dobre. No tak samo jak historycznie wszyscy wiedzą, że powiedzmy te cła zaporowe miały zapewniać bezpieczeństwo na rynku wewnętrznym. Co się teraz dzieje? No dużo firm po prostu zauważyło, że no cło i ta wojna celna to jest tylko przykrywka. Wiele firm, które poszły do Chin, po prostu tam przymusowo musiały przesunąć technologię, oddawać technologię w ręce chińskie. Chińczycy, większość tych kompanii, to należy do nich 51%, także są udziałowcami. Kazali przekazywać tajemnice, kazali po prostu, no jak to Lenin mówił, kapitalista sprzeda sznur komuniście, żeby komunista go powiesił. I tak to mniej więcej się stało. Gdzie amerykańskie firmy starają się przejść? No do Wietnamu, starają się do Wietnamu. Wietnam jest socjalistyczny, z Wietnamem walczyli. Tam ciągle, no w Chinach jest komunizm, jednopartyjny komunizm, także że może być gorzej, no ale z jakiegoś powodu Wietnam jest takim krajem, który ma jeszcze tanią siłę roboczą i przyjacielski na tyle, że kompanie starają się tam zarobić. Część myślała nawet o przejściu do Meksyku, no ale przy tych taryfach, rozmowach, no na dniach się okazało, że jednak się dogadali. Największa sprawa to jest właśnie ta imigracja tam. Jednak setki tysięcy ludzi, rodzin z dziećmi przechodzi co miesiąc do Ameryki, no i demokraci klaszczą, no ale to też Ameryce nie pomaga. W każdym razie myślą, żeby wracać z powrotem do Meksyku, no bo to była taka fala, jak Clinton podpisał naftę, to bardzo dużo tej fabryki, produkcji z Ameryki pojechało do Meksyku, a później z Meksyku zniknęło do Chin. Teraz Chin znowu idzie do Wietnamu i z Wietnamu niby może wracać do Meksyku. No dużo firm do Ameryki nie wróci. Ameryka jest jednak bardzo droga, za droga. Szczególnie ta produkcja jest nieopłacalna. No i jaka jest lekcja z tego? No lekcja z tego jest taka,
że Arabi nic nie osiągnęli tym, że podnieśli te ceny, nic nie osiągnęli tym, że było to embargo. Amerykański poparcie dla Izraela, jakie było, takie było. Jedyne, co zmieniło, to tylko to, że Ameryka powiedziała chwila, my musimy mieć jakieś rezerwy olejowe. No i wybudowali na setki milionów litrów najróżniejsze tam zbiorniki. Także te zbiorniki trzymają tam, są zmagazynowane tam na nie wiem ile, 60 czy 90 dni na zapotrzebowanie amerykańskie. No to też jest ciekawa historia sama w sobie z tymi rezerwami. No ale zrobili te rezerwy. Później zaczęli wiercić na Morzu Północnym, zaczęli wiercić w Meksyku, zaczęli wiercić na Alasce. Także te wszystkie te kłopoty olejowe przemieniły się w to, że znalazły się rozwiązania. Później zaczęto konserwować i oszczędzać tą energię, także to już mniej zaczęło się używać. Później poszli w kierunku energii słonecznej, wiecznej i tak dalej, także technologia została zmuszona, żeby poszła w to. Później zaczęła się technologia ta łupkowa i to odkrywanie gazu i wykorzystywanie gazu z ziemi, także to też nastąpił duża rewolucja, także na dzień dzisiejszy Ameryka jest prawie, że niezależna od nikogo innego. Także olej jako broń nie zadziałała. No i czy tanie badziewie z Chin jako broń zadziała? Chińczycy tak bardzo może się zmienią, może się nie zmienią. Oni muszą to sprzedawać, oni produkują bardzo dużo. No Ameryka nie chce jednak, żeby Chiny ścigały wszystkich politycznie. No prawda jest taka, że Chiny powiedzmy politycznie wycisnęły Tajwan z bardzo wielu krajów jako wspólnika gospodarczego, no bo większość, dużo krajów po prostu wybiera Chiny ze względów gospodarczych i wykopuje Tajwan. W Ameryce też jednak, jak wspominałem, te wszystkie obligacje państwowe są, no i zaczynają po prostu wykorzystywać swoją ekonomię do ścigania czy do niszczenia gospodarki amerykańskiej. Ostatnio zaczęli się dogadywać z Rosją, że Rosja ma ropę, Chiny ma produkty, no i zamierzają wymianę podwoić czy potroić. I co najciekawsze, że nie będą używać dolara amerykańskiego do rozliczeń, tylko będą rozliczały się w swoich rublach i w swoich juanach. No zobaczymy, jak to zadziała. No zadziała prawdopodobnie nie tak źle, no bo juan jest sztucznie utrzymywany na bardzo takim poziomie dosyć atrakcyjnym dla gospodarki chińskiej i dla partii komunistycznej. No i rubel tak samo jest jakiś tam stabilny z tego czy z innego powodu. Także dwa kraje się złączyły i walczą z Ameryką. No jest szok, ale wszystko będzie raczej w miarę dobrze, szczególnie dla gospodarki amerykańskiej. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tutaj jest guziczek do naciśnięcia. Dzwoneczek dzyń. Piszcie, pytajcie, przesyłajcie, polecajcie. Do następnego.